Cel Warszawa. Tak daleko na mecz piłkarze Górnika dawno nie wyjeżdżali. Dziś w podróż wyruszali w bojowych nastrojach. Jesteśmy pełni optymizmu, wiary, z szacunkiem do rywala, ale jedziemy w jednym celu, awansować do drugiej ligi. Batalia o awans to dwa mecze. W pierwszym w Wałbrzychu padł remis 1-1. To niestety stawia w korzystniejszym położeniu rywali z Warszawy. Na pewno atut własnego boiska będzie miała Polonia w tym spotkaniu. Na pewno strzeliła bramkę i są w lekko lepszej sytuacji, ale ja myślę, że nie stoimy na straconej pozycji. Ale już wygranie trzeciej ligi w grupie Dolnośląsko-Lubuskiej to dla piłkarzy z Wałbrzycha ogromny sukces. Górnik nawet jak na tę klasę rozgrywek jest drużyną niezamożną. Wielu zawodników musi łączyć grę w piłkę z pracą zawodową. Kończą pracę o 16, trenują o 17. Mówię, Polonia Warszawa ma na pewno lepsze warunki finansowe i tam każdy z chłopaków tylko gra w piłkę i to go interesuje. 800 tysięcy złotych dotacji od miasta to główne źródło finansowania Górnika. O możnych sponsorów trudno. Wałbrzych ma to do siebie, że trochę sekcji różnych jest sportowych, natomiast firm, które tutaj działają, które by chciały wspierać i naszą piłkę nożną, no nie jest zbyt dużo. Za to piłkarze dają z siebie wszystko, tym bardziej, że w klubie bywały gorsze czasy. Jak brakowało troszkę pieniędzy, jak to w każdym klubie właściwie na tym szczeblu rozgrywkowym. Ale było też lepiej, gdy pieniędzy nie brakowało, także nie można narzekać, zawsze bilans wychodzi na zero. Zawodnicy mają też marzenia. Po awansie do drugiej ligi kolejny awans o szczebel wyżej. Na to trzeba jednak o wiele większego budżetu. Miasto z pewnością go nie zapewni. Ambicje mamy zawsze, natomiast mierzymy siły na zamiary i wiemy doskonale, że udział klubu w pierwszej lidze czy nawet w ekstraklasie na chwilę obecną byłby dla nas wyzwaniem, którego nie moglibyśmy spełnić. W latach 80. Górnik grał z powodzeniem w piłkarskiej ekstraklasie. Dobre czasy dla klubu, jak dla całego Wałbrzycha, skończyły się wraz z upadkiem kopalni. Czy wrócą? Najpierw trzeba wygrać z Polonią. Wałbrzych, Paweł Wilk. A relacja na żywo z meczu Górnika z Polonią Warszawa jutro na naszej antenie o godzinie 19:00.